Dzień dobry, witam Was w nowym formacie krótkiej piłki. Formacie, który będzie pojawiał się niezależnie od prezentacji książek poetyckich publikowanych co drugi wtorek. Krótka piłka Extra Serve to będzie taki nieregularnik poświęcony zbiorom poezji, antologiom, almanachom, z czasem może jakimś imprezom poetyckim. No nie wiem, w którą stronę piłka się potoczy. Na razie koncentruję się na antologiach ciekawych, i to jest ważne, ciekawych z różnych powodów. Na pierwszy ogień niech pójdzie ta książka. Wieża Babel. Słowa na dotyk. 2021. Fundacja Literacka. Jak podanie ręki. Wielkopolski oddział Związku Literatów Polskich. Ta publikacja jest zrealizowana w oparciu o projekt autorski pod tytułem Wieża Babel w stronę Poznania Witolda Zakrzewskiego i zawiera teksty 42 poetek i poetów, w tym ponad 20 osób pochodzi z Polski, natomiast drugą połowę antologii wypełniają wiersze twórców i autorek i autorów z wielu krajów. Antologię buduje się zazwyczaj wokół jakiegoś klucza. Niekiedy jest to motyw, temat. Powiedzmy, niech będzie antologia wierszy o pandemii. Pewnie już nie jeden taki zbiór powstał i nie jeden jeszcze powstanie. I dobrze, będzie to po latach oczywiście źródło do rozumienia, jakiś trop do rozumienia tego, co się z nami w tym czasie działo. Może być na przykład antologia, powiedzmy, poetów jakiegoś środowiska, obszaru, nie wiem, województwa. Chociażby poeci z małych miasteczek, albo z Wielkopolski, albo z Podlasia, czy poeci nauczyciele. Są też inne klucze. Może być to zbiór wierszy jakiejś szkoły, jakiejś epoki, jakiejś dykcji poetyckiej szczególnej. Powiedzmy, nie wiem, antologia poezji lingwistycznej, czy antologia poetów młodopolskich. W tej książce kluczem, tak myślę, jest środowisko, mianowicie Związek Literatów Polskich. Niekoniecznie chodzi tu o przynależność, szczególnie w wypadku twórczyń i twórców spoza Polski. Najprawdopodobniej są to osoby po prostu w jakiś sposób związane z ZLP, czy to przez wspólne imprezy, festiwale międzynarodowe, czy tłumaczenia. Niemniej zaznaczam, że jest to tylko moje przypuszczenie. Zakładam, że taki mógł być klucz doboru i wyboru, ponieważ na pewno nie była nim, powiedzmy, dykcja poetycka, region czy tematyka pomieszczonych wierszy. Na początek, tradycyjnie, jak zawsze w krótkiej piłce, zapraszam do wysłuchania tekstów dwóch poetów, o których nagranie poprosiłam specjalnie dla Was. Bamaim Hushoshanat Yam. מושיט זרועות של פרח, טורף. ובכל זאת אנחנו פה, מצוידים בכל. כפות רגליים, גב, קיבורת, עין, אוזן, אף, לשון ואור. אנחנו פה, פנים ופנים, שכנים, ערים, עמים. אנחנו פה, נושמים, חיים, ומה לומדים מזה? יש אומרים שהחיים הם המשכה מול אפשרות אחרת. יש אומרים, כיבוש. יש שמותחים סימן שוויון בין החיים להיעדרם, ויש אומרים שהחיים ניתנו לנו לשירותם של מי שחייהם אינם חיים. אני אומר, אתה. ואפשר בקלות להסביר זאת. הלילה עוטף שוב את המראות. בבית דולקות נורות. גם באור אין מבט מלבד זה שמן הראי. אין אלא מה שרואה אותי, רואה אותו. ואין בו פורקן כי אם געגוע, ולא מוות, אלא חיים. ואני מוציא מן החם ומן הקר, הלילה עוטף, ואני מתגעגע אל מי שרואה אותי בנגיעה.
ואיני זוכר דבר, רק זה. Anyám, fekete kendője sosem volt. Megterített, ha asztalhoz ültünk, álmaiban otthon járt, halottai kísérte úton, míg nem rózsaszín ég alatt kezét megfogta az Úr, és a mennybe vitte szótalan. Jak zauważyliście, wiersze twórców niepolskojęzycznych są publikowane w ich ojczystych językach oraz w tłumaczeniu na język polski. Dwujęzyczne prezentacje już same w sobie są pewną wartością. Jednak to nie one są powodem, dla którego proszę Was dzisiaj o uwagę. Wszystkie teksty, a było to widoczne na końcu naszych nagrań, są zapisane także pismem Braille'a. Chciałabym, żeby nasz pierwszy szczególny serw ekstra był opowieścią o tej antologii, ale i o ludziach, którzy są jej bezpośrednimi odbiorcami. Żeby w jakiś sposób ten odcinek był naszą wspólną refleksją, czy ta niepełnosprawność, czyli niewidzenie bądź niedowidzenie, oznacza dosłownie, że mniej się widzi. Na początek proponuję Wam wysłuchać rozmowy z Michałem Brajerem. Michał jest osobą niewidomą od urodzenia. Przez blisko 12 lat uczył się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach. Jest to bardzo aktywny społecznie, towarzyski, kreatywny młody człowiek. Niedawno stał się jednym z bohaterów wystawy pod tytułem Granice barw, którą można było oglądać w Galerii 66 Biblioteki Głównej. Wystawy Marka Lapisa, artysty zajmującego się w swojej twórczości między innymi właśnie tematyką społeczności osób z różnymi niepełnosprawnościami. Aktualnie Michał uczy się w ośrodku dla niewidomych w Bydgoszczy w szkole policealnej o specjalności tyfloinformatyka. Cokolwiek to nie znaczy, a może nam powiesz, co to znaczy? Jak najbardziej. Tyfloinformatyka zajmuje się dziedziną technologii wspierających osoby niewidome i niedowidzące, ale to też jest ogólne pojęcie, że będąc tyfloinformatykiem można spokojnie pracować w każdym sklepie komputerowym bądź w każdej firmie komputerowej, gdzie można zarządzać komputerami w kwestii czy postawienia systemu, czy takiej generalnej konserwacji. Dobrze. Michale, spotkaliśmy się dzisiaj na okoliczność książki, którą ty właśnie masz w ręku. I jest ona pisana językiem Braille'a. Czy powiedziałam coś nie tak? Tak, oczywiście, bo nie ma... mówi, że to jest, że to nie jest język Braille'a, tylko pismo Braille'a. Bo tak. Język Braille'a oczywiście jest, czyli to jest język francuski. Bo Braille był Francuzem. Michał wcześniej mi już uświadomił, tylko chciałam na to zwrócić uwagę, że bardzo często mówimy o języku, a to jest rzeczywiście pismo Braille'a. Czy ty swobodnie czytasz Braille'em? Bo... Tak, tak. Ja znam pismo Braille'a perfekt jako literackiego, bo pismo Braille'a składa się na różne, można rzec, składa się na różne notacje. Jest literacka, jest matematyczna notacja, muzyczna, także znać całego Braille'a to się no, po prostu nie da, ale najważniejsze, żeby znać litery. Dobrze, powiedz mi, czy często korzystasz z kontaktu z literaturą właśnie dzięki znajomości pisma Braille'a? Nie często z tego korzystam, przyznaję się, a to dlatego, że jest bardzo mało książek drukowanych w piśmie Braille'a, tych, które wychodzą, bo druk brajlowski jest bardzo drogi. Natomiast wiem, że jesteś miłośnikiem książek, uwielbiasz czytać, twoja znajomość literatury jest przeogromna. Powiedz nam wobec tego, w jaki sposób ty czytasz książki? Ja czytam na różne sposoby, czyli pierwszym z nich jest, czytam
książkę w czarnym druku, co jest ciekawe. A jak to się... A mianowicie czytam za pomocą specjalnego urządzenia o nazwie Read Easy Evolve. Skanuję za pomocą kamery stronę w różnych formatach, generalnie tych podstawowych A4 i A3, ale kamera jest w stanie się dostosować do danego formatu, jak jest mniejszy trochę. I przetwarza to na... Tak, przetwarza na mowę. Na mowę. Dobrze, ale to nie jest jedyna metoda, prawda? Jeszcze, nie, jeszcze korzystasz? Jeszcze mam odtwarzacz książek, bo Read Easy Evolve jest urządzeniem lektorskim, ale jeszcze mam odtwarzacz książek Orion, na którym czytam książki w takich formatach jak MP3, czyli zwykłe audiobooki, tekstówki w różnych formatach, DOC, PDF, EPUB, wszystkie elektroniczne książki i książki w standardzie DAISY. To znaczy? To jest standard dedykowany osobom niewidomym i niedowidzącym, czyli jeśli jest profesjonalnie zrobione DAISY, my jesteśmy w stanie sobie za pomocą urządzenia przełączać się pomiędzy akapitami, zdaniami, stronami, rozdziałami, bo można format DAISY odtwarzać na każdym urządzeniu, które odtwarza MP3, bo to są pliki MP3, tylko są specjalnie szyfrowane. Jakbyśmy odpalili to przez specjalny program DAISY Reader, to możemy spokojnie czytać książkę w czasie rzeczywistym. Nagrywamy tę rozmowę w bibliotece, w czasie pracy biblioteki. Tam właśnie słyszymy, jak czytelnicy pojawili się i odbierają swoje książki, ponieważ ty też dzisiaj z tej chwili odbierasz swój pakiet książek, prawda? Prawda. Co lubisz czytać? I u mnie to jest mnogość literatury, czyli książki podróżnicze, katolickie, historyczne, przygodowe. Kazimierz Burnat, Polska, wędrówka. W niedoświetlonym mirażu z olejnych warstw wypełza poza ramę bezkształtne bóstwo kiczu i nie czekając na zgodę sytuuje siebie w kącie mojej prywatnej alienacji. Łódź duszy zakotwiczyła w skórze zmyśle dotyku. Spektrum barw w niewidzeniu podróży do światła żywię się resztkami odrębności. Nienasycenie motyli zdobywa światy kwiatów. Dziękuję. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję ci za piękne czytanie wiersza, bo poezję należy czytać powoli i być może to, że ten sposób czytania wymaga czasu, wychodzi tylko na zdrowie i na korzyść słuchaczy. Magda, podobnie jak Michał, jest niezwykle pogodna, aktywna i kreatywna.
Pisze i wydaje książki poetyckie i opowiadania. O tym opowiem osobno w krótkiej piłce za kilka tygodni, ale także, na co szczególnie chciałabym zwrócić Waszą uwagę, maluje obrazy i to w kilku technikach. Po prostu zaczęłam to robić, rekompensując sobie pewne sprawy, pewne zdarzenia, pewną wizję świata, która zaczęła mi uciekać i zastępować ją inną. I właśnie zaczęłam tworzyć swój świat. Świat ze słów i świat z obrazów, moich obrazów, prawda? I za wszelką cenę, ponieważ u mnie zaczęło się tym, to tym, że ja przestałam rozróżniać kolory. Nie jest to aż takie głębokie, że ja ich w ogóle nie rozróżniam, ale są one tak przyćmione, zasłonięte jakąś szarą, białą, różnie to wygląda chmurą, więc starałam się te kolory w jakiś sposób zatrzymać na obrazach, które malowałam. I chciałam ten świat realny, który jeszcze widziałam na początku mojej choroby dość dobrze, chciałam też jeszcze utrwalić. Po prostu na tamten moment i na teraz to ciągle mi jest potrzebne. To utrwalanie, to zapamiętywanie w ten sposób też pewnych rzeczy. Utrwalasz, ponieważ ty widziałaś, w tej chwili jesteś osobą, no, z dużym ograniczeniem pola widzenia, ponieważ jest to choroba siatkówki, więc tam są ubytki w polu widzenia i ja tego obrazu nie widzę w całości. Mam to ograniczone. To są albo jakieś dziury w obrazie, które mi się tam taką czarną, szarą plamą objawiają. To są nieostre kształty. To jest załamywanie się płaszczyzn, załamywanie się prostych linii i to jest też widoczne, wydaje mi się, na moich obrazach. Tam nigdy nie ma linii prostej, tam wszystko się zakrzywia, wszystko jest takie łukowate, w ten sposób to wygląda. Więc mogłabym powiedzieć, że moje malowanie i pisanie do pewnego momentu też były jakby zapisem tego, co się dzieje, powiedzmy, ze mną w trakcie tej postępującej choroby polegającej na traceniu wzroku. No musimy sobie jeszcze też uświadomić, że zupełnie inaczej doznaje świat osoba, która rodzi się już bez tego narzędzia percepcji świata. A inaczej dzieje się w wypadku takim jak twoim, czyli kiedy wzrok się traci, kiedy ma się pamięć tych kształtów, kolorów i po prostu jakby ten świat zaczyna umykać, zaczyna się jakąś zasłoną powlekać. A powiedz mi, bo mówiłyśmy o tym już kiedyś, ty znasz pismo Braille'a, prawda? Znam pismo Braille'a, z tym, że ja, przyznam się szczerze, nigdy z tego pisma nie korzystałam. Przechodziłam nawet kursy nauki Braille'a z myślą o tym, że może tak się stać, że ja kiedyś zupełnie stracę wzrok i nie będę mogła inaczej nic przeczytać. Miałam kiedyś, no, możliwość nauczenia się Braille'a za pomocą dotyku na dwóch palcach ręki dla osób głuchoniewidomych. Za pomocą dwóch palców wskazującego i środkowego, które są podzielone na takie trzy odcinki, w sumie sześć odcinków, które odpowiada sześciopunktowemu pismu Braille'a. Można na przykład zaznaczyć litery i w ten sposób nauczyć osobę głucho niewidomą pisma Braille'a, który za pomocą dotyku ręki na palcach może zasygnalizować, że już pozna alfabet, co jest bardzo trudne też, można po prostu nauczyć czytania Braille'em. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że początkowo jak dowiedziałam się o mojej chorobie i co mnie może czekać, co mnie może spotkać, no to oczywiście w pierwszym odruchu to była jakaś trauma, jakaś tragedia i szczerze powiedziawszy to, że piszę, pozwoliło mi się z tym dość szybko uporać, wejść na drogę jakiegoś takiego optymizmu i z tej pierwszej jakby fazy mojego niedowidzenia powstała taka mała książeczka, właściwie arkusz poetycki pod tytułem Na granicy światła i cienia i
w tejże małej książeczce ja się uporałam ze wszystkimi moimi problemami. I stało się to po prostu już jakby moim życiem, ja to zaakceptowałam. I wydaje mi się, że tak trzeba. Zapytałam was kilka minut temu, czy osoby niewidzące i niedowidzące naprawdę widzą mniej. Po tych dwóch pięknych rozmowach myślę, że odpowiedź na to pytanie, przyznacie, nie wydaje się już tak jednoznaczna. Pamiętajmy, że u osób widzących udział wzroku w poznawaniu i przetwarzaniu rzeczywistości wynosi ponad 80%. Praca wszystkich pozostałych zmysłów jest znikoma. Jeśli więc ktoś urodził się niewidomy bądź traci wzrok w którymś momencie życia, postrzega świat zewnętrzny inaczej, angażuje do tego o wiele silniej pozostałe zmysły. A przez to, a może dzięki temu, jednocześnie organizuje i buduje swój świat wewnętrzny nieco inaczej niż osoby widzące. Inaczej z pewnością nie znaczy gorzej i z pewnością nie znaczy, że w sposób okrojony, uboższy czy niedoskonały. Po prostu inaczej. Również i o tym tak naprawdę jest nasz pierwszy ekstra serw krótkiej piłki. Pamiętajmy więc, że osoby z tą dysfunkcją uczą się, pracują, naprawiają komputery tak jak Michał, czy malują obrazy tak jak Magda. Podróżują, grają w tenisa czy w naszego szczypiorniaka, a także czytają poezję. Dziękuję więc wydawcy tej publikacji, Fundacji Jak Podanie Ręki, nie tylko w imieniu odbiorców pisma Braille'a, ale także w swoim, być może również i w waszym imieniu, za to, że ta książka stała się w pewnym sensie pretekstem do tego bliższego nomen omen przyjrzenia się, jak pięknie można oglądać świat, nawet jeśli się go nie widzi. To co? Na finał jeszcze cztery wiersze w autorskich wykonaniach, wiersze z wieży Babel. Matka Polka od zgliszcz rozstrzelanego serca kraju w 1944. Matka Polka od popiołów zgaszonego ogniska domowego narodu. Matka Boska od łez, od morza po węgiel. Matka Lwica walcząca o każdego, od pierwszego do pierwszego. Polka, ta z pomnika i tamta zdziecinniała staruszka. Matka Boska od zgliszcz, od popiołów, to ona, ta Polka. Wiersz bez tytułu. Moja dziewczyna jest na rzymskich wakacjach. Zniewolona srebrną biżuterią, wygląda młodziej niż Andrej Hepburn. Za jej plecami afrykańska piękność pozuje do ostatniej fotografii przed epidemią eboli. Zapisane po chińsku. Na zaproszenie pojechał zamek do Chin spisać smoczy wiersz. Na placach tłumy w zakazanym mieście żar błyszcze od złota. Tłumaczą wierszy 5 lub 7 sylab słów jest w chińskiej odzie. Wiele utworów wiążą w jedną całość. Tak nikt nie pisze, nawet Japończyk, co ukradł cesarstwu znak pisma Ikigo. Pieśń pory roku. Za murem w nawałnicy zdeptany pałac. Zamilkł zamek. Mord zapisany w japonkach literatury. Jest i nie ma. Wszystko jest i wszystkiego nie ma, powiedział starożytny mędrzec ze wschodu. Ale ubywa tego, co jest, przybywa tego, czego nie ma. Więcej minionego, coraz krótsza teraźniejszość. Horyzont zaprzecza własnej naturze, można go dotknąć ręką. Zieleń więdnie, deszcz pochmurnieje, zmieszkają wschody słońca i pocałunki. Tam, za tym wzgórzem, majaczy już w silnej mgiełce furta niebiańskiej autostrady. Chińska dziewczyna śpiewa jeszcze raz
grzewną piosenkę o ukochanym, co odszedł, lecz przecież kiedyś powróci. Niech wierzy. To takie piękne dla kogoś, kto też kiedyś wierzył. A ja się z wami żegnam i tradycyjnie, mimo że to był ekstra serw, ale tradycyjnie proszę o jakiś komentarz pod spodem, ewentualnie o łapkę w górę. No i jeśli do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście o subskrypcję. Do zobaczenia.